Słuchasz polskiego programu SBS. Oto przegląd wiadomości w środę 24 lipca. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Australijscy sportowcy w Paryżu zostali poproszeni, aby nie nosić oficjalnych strojów olimpijskich poza wioską olimpijską oraz w miejscach publicznych, a także nie robić samotnych wycieczek po mieście. Francuska policja prowadzi dochodzenie w sprawie zarzutów, że 25-letnia Australijka została zgwałcona przez 5 mężczyzn podczas spaceru wieczorem w pobliżu Moulin Rouge. Zaledwie 48 godzin później 2 członków zespołu telewizyjnego Channel 9 oświadczyło, że w drodze do mieszkania padli ofiarą próby rabunku. Według grupy czołowych australijskich technologów małe modułowe reaktory atomowe, czyli SMR, będą dostępne na rynku dopiero pod koniec lat 20. i 40. tego wieku. Raport Australijskiej Akademii Nauk poddaje w wątpliwość nuklearne ambicje koalicji dotyczące budowy SMR w ciągu najbliższych 20 do 37 lat. Zwolennicy energii atomowej proponują reaktory SMR jako rozwiązanie zapewniające energię niskoemisyjną, jednak dotychczas zbudowano bardzo niewiele takich reaktorów i żaden nie jest dostępny na rynku. Po rocznym przeglądzie wielokulturowości w Australii skierowano do rządu prawie 30 zaleceń mających na celu poprawę sytuacji. Rząd twierdzi, że przestrzega założeń przeglądu, ale nie powiedział, które z 29 zaleceń przyjmie do realizacji. Niektóre z zaleceń obejmują ponadpartyjne zaangażowanie na rzecz wielokulturowości, nowy proces nadawania obywatelstwa oraz ulepszenie usług kulturowo wrażliwych. Przechodzimy do doniesień ze świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nie ma już COVID-u, poinformował w oświadczeniu lekarz Białego Domu Kevin O'Connor. Dziś Joe Biden wygłosi orędzie do Amerykanów. W wystąpieniu amerykański przywódca wyjaśni powody rezygnacji z walki o reelekcję oraz przedstawi plany na ostatnie pół roku prezydentury. Tymczasem wiceprezydent USA Kamala Harris poinformowała, że uzyskała poparcie większości delegatów na konwencji. Podczas pierwszego wiecu wyborczego jako kandydatka na prezydenta USA ostro skrytykowała Donalda Trumpa oraz przedstawiła główny motyw swojej kampanii – wolność. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że nowego premiera powoła po Igrzyskach Olimpijskich. W wywiadzie dla kanału France 2 mówił, że partie w podzielonym parlamencie muszą się zjednoczyć, aby zbudować szeroką koalicję po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Doniesienia z Polski. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej został przewodniczącym Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw przemysłu i energii. Wybrany został przez deputowanych zasiadających w tej komisji na 5-letnią kadencję. Rząd polski pracuje nad nowym programem modernizacji policji. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiedział, że największa służba mundurowa podległa jego resortowi potrzebuje takiego wsparcia. Przypomnijmy, policja obchodzi dzisiaj 105. rocznicę powołania. Tymczasem prezydent Andrzej Duda zdecydował, że nie będzie wręczania nominacji generalskich w święto policji. On sam również pierwszy raz w historii swego urzędowania nie pojawi się na uroczystościach. Premier Donald Tusk odwołał Waldemara Sługockiego z funkcji wiceministra rozwoju i technologii. Polityk stracił stanowisko, ponieważ nie uczestniczył w głosowaniu nad ustawą o dekryminalizacji aborcji. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,61 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 66 centów. Przegląd wiadomości przygotował Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.